Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Magazyn bez spiny, jak co tydzień kłania się państwu w pas Marcin Fiołek i Wojciech Biedroń. Drodzy państwo, filmów, które dzisiaj przygotowaliśmy dla państwa, mniej lub bardziej zabawnych, mamy sporo, nie ociągając się, nie przeciągając struny ani przeciągają czasu. Przeciągają się dyskusje o koalicji, w związku z powyższym, tak. Przy Grzegorzu Schetynie, to my idziemy dalej. Tak, idziemy Pokazujemy, panie Grzegorzu, tak się to robi, szybko. Tak jest, tak jest. Więc podwijamy rękawy, jak to robią politycy Platformy w ostatnim czasie. No i wyruszamy do Węgrowa, bo tam odkrył Węgrów, odkrył prowincję Bartosz Arłukowicz. Co odkrył w tym odkryciu swoim, o tym na krótkim filmie z panem Andrzejem. Mówią, że jest pan najsłynniejszym wsparciem PiS-u w Węgrowie. Pan mnie denerwuje. No, chłopaki i dziewczyny przyjechali do Węgrowa, spotkali pana Andrzeja, który wychodził ze spożywczaka. Z żabki sobie wychodził pan Andrzej. Chyba to nie była żabka, tylko spożywczak. Zaraz zobaczymy, co to był za sklep. No i mówią, pan to pewnie zapisem jest. A pan, panie, nie denerwuj mnie pan, ja normalnie pracuję, uczciwy człowiek, jestem do roboty, idę, a nie, że tutaj biegacie po ulicach. No ale co odkrył Bartosz Arłukowicz w Węgrowie, na prowincji polskiej, ja myślę, że odkrył cuda prawdziwe. Cuda odkrył. Mianowicie tak, bo to nie jest Zbawik z Warszawy, ani tam z placu w Szczecinie. Sojowego latte nie dostaniesz. Nie ma sojowego latte, nie ma organicznej lemoniady, nie, z czterema rurkami, że trzeba z ludźmi rozmawiać, odkrył. Aha. A to nie jest takie proste. Bo tu kogoś zdenerwujesz, tu się na ciebie rzuci i tak rozumiem, dalej. Rozumiem, nie jest prosta sprawa, bo to, wiesz, niektórzy złośliwie mówili, że oni tam przyjechali, Arłukowicz, Nowacka, reszta, jak do rezerwatu Indian, zobaczyć, a co to tam, panie, no, ale a to podobno na PiS głosujecie. Jak jedziesz przez taki rezerwat albo safari, to nie wychodzisz z jeepa, nie, tylko robisz zdjęcia przez szyby. Okay. Że takie są, wracasz do Warszawy i mówisz tak, ty słuchaj, ty wiesz jaki numer? Ludzie ciężko pracują. Małpy na lianach, tak. Normalnie pracują, nie gadają, nie kłócą się, normalnie żyją ludzie. No tak, piękna sprawa. No ale Bartosz Arłukowicz mówił, że to wszystko była manipulacja z tym filmikiem. Oczywiście, że tak. Odczytanie, interpretacja tego filmiku miała być manipulacją i pokazał filmik drugi. Później Maciej Zemła, nasz reporter, pojechał do Węgrowa sprawdzić, czy to chodziło o tego pana, który wychodził ze sklepu, czy o właściciela. Zresztą, co tu dużo mówić, zobaczmy to. Jest z nami pan Andrzej. I bardzo się cieszę z tego powodu. Mówię, nie czuję żadnej urazy, bo nie było nawet z powodu, żebym ja się miał czuć urazy. Chodzili wcześniej po innych sklepach, rozmawiali i rozmawiali normalnie, pozdrawiali, prawda, pytali jak się żyje. Z tego co wiem, bo się dowiedziałem później, a tutaj był od razu atak na mnie, że to jest bastion PiS-u, czy coś on tak określił, to prawda, że jestem zwolennikiem, czy wspierającym najbardziej w Węgrowie PiS, prawda. No co jest oczywiście prawdą, nie? Ale z drugiej strony tutaj właśnie trafili na człowieka, który jest klientem, po prostu wychodził i go zaczepił, prawda, w taki chamski sposób i później wyśmiał, prawda. Czyli to jest pokazanie Platformy Obywatelskiej nieszanujących zwykłych ludzi. No dobrze, uporządkujmy fakty. Arłukowicz, Nowacka i reszta ekipy dostali cynk, że w tym kiosku to pracuje pisior. Tak. Chcieli pisiora obśmiać. Obśmiać. Wyszedł pan Andrzej zamiast pisiora. I okazało się, że nawet tak najprostszej operacji nie potrafili zrobić porządnie. Facetów. Pomylili facetów, więc już tego, co pomylili, wzięli, że on nie czuje urazy. Na szczęście nie czuje. Pewnie go czymś tam przekonali, żeby on tej urazy skutecznie nie czuł. I potem, ale już potem pojechali z tego Węgrowa. No pojechali z tego Węgrowa. A czy moim zdaniem, ja wiem, co się naprawdę stało w tym Węgrowie. Tak naprawdę ujawniamy. To była tajna operacja Jarosława Kaczyńskiego. Przegadał tego Arłukowicza, powiedział: słuchaj, jedź do Węgrowa razem z Nowacką i zachowujcie się jak zwykle. Znaczy nic nie kombinujcie. Prawda? Tak jak chciałeś to zrobić, to tak zrób. Tutaj, prawda, a my ci pomożemy. I to, moim zdaniem, to była ta prowokacja. Piękna sprawa. Bo tak jak Węgrów zagrał PiS-owi, tak zagrał Węgrów, tak? No właśnie. Beata... Nawet Andrzej Rosiewicz jakby zaśpiewał i zagrał panu Jarosławowi Trumpowi, i Trumpowi, to by takiego efektu dokładnie nie tak. Beata Szydło natychmiast na konwencji Prawa i Sprawiedliwości wykorzystała ten Węgrów, bezlitośnie punktując. No ale czy tak bezlitośnie? Zobaczmy najpierw wypowiedź pani premier, dzisiaj europoseł. Jak wczoraj stało się to w Węgrowie, być może wielu z państwa widziało. Pojechała ekipa Platformy do... czy jak oni się teraz nazywają, Koalicja Europejska, pojechali do Węgrowa po to, żeby spotkać się z Polakami. I co? Widzieliśmy wszyscy. Ta pogarda, ten rechot, który unosił się po tej ulicy. A ja mam krótki komunikat do tego towarzystwa. Panie Arłukowicz, zabieraj pan koleżeństwo i wracajcie szybko przeprosić tego pana do Węgrowa. Nie będzie zgody na brak szacunku.
Niesie naprawdę, Wojtku i drodzy państwo. I on wrócił. Mówiłem ci, że Arłukowicz robi wszystko, co mu PiS każe. Rozumiem. Kaczyński mu kazał tam pojechać i zachowywać się jak zwykle. Beata Szydło mu zwróciła na to uwagę, więc on tam pojechał i stał z tym panem, co już nie czuje urazy. Ale mnie się podobał pani premier, wiesz, taka maniera. Pytam, jak wyglądał show Beaty Szydło w Węgrowie. Zaraz pokażemy, jak ten show wyglądał. Natomiast mnie się podoba taka maniera, taka cecha charakterystyczna. Zabieraj pan to towarzystwo. Koleżeństwo. On mnie tam stamtąd. Piękne to jest, to jest takie piękne. Polskie. Ale to jest polskie, to jest właśnie ta nasza polska kobieta, która się wściekła, bo zobaczyła tam tę pogardę i to wszystko. I wiesz, jak do takich uczniaków w szkole. Zabieraj towarzystwo to tutaj towarzystwo z tej szatni i do lekcji. Na lekcję, bo jest matematyka pierwsza. No właśnie. Pani premier wykorzystała to towarzystwo w całości i pojechała do Węgrowa spotkać się z mieszkańcami. Tam przywitano ją chlebem, solą, poziomkami, wszystkim tym, co Węgrów ma najlepszego. Ziemia węgrowska potrafi. Tak, tak, dokładnie tak. No ale pani premier spotkała się z mieszkańcami na podejście. Zobaczmy to zdjęcie. No właśnie, chłopaki, dziewczyny stoją z tymi parasolami, bo trochę padało, poziomki już rozdane pani premier, no ale był podest i teraz Platforma atakuje, mówi, wy nawet do Węgrowa nie potraficie pojechać bez po ludzku, tak. Bez podestu, tylko trzeba podesty, mikrofony, jakieś takie spotkania sztuczne. Jak zwykle powtarzasz tę ohydną, knajacką narrację, więc ja od razu powiem, po pierwsze podest nie był taki wysoki. No to prawda, mogły być wyższe. Mogły być przecież wyższe. Mogła być taka ambona jak w kościele na przykład. Obity był błękitnym, niebieskim suknem, tak, a nie zielonym, konferencyjnym. Taki albo jak czerwony trzeba. Dywan, nie było dywanu. To był ukryty symbol. Beata Szydło szła po tej niebieskiej fladze Platformy Obywatelskiej. Aha, tak. Czyli to był, rozumiem. Tak, był taki prezes dużego klubu w Krakowie, który nie lubił innego klubu piłkarskiego, tak, w Krakowie, i on sobie na wycieraczce koszulkę założył tego klubu, co on nie lubi. Mhm. Myślę, że to było podobnie. Tak. Czy patrząc na polską debatę publiczną, polityczną, tak się to skończy kiedyś. Ma się wrażenie, że maczeta, tak, i tam, prawda, tak, koszulki, deptanie, tak. Tak, wycieraczki, pieluchy i tak dalej. A poza tym prawie nie padało. Inna sprawa, dlaczego tam nikt z parasolem... A jeszcze inaczej, a dlaczego minister infrastruktury albo meteorologii nie zadbał, żeby deszcz nie padł, jak czemu pani premier wojsko i samoloty specjalne nie rozgoniły chmur, nie rozgoniły tam, a dlaczego, by nad Węgrowem słońce A dlaczego zaświeciło? U Arłukowicza słońce świeciło? No to jest jednak, pewne głowy powinny spaść, ja myślę. Mimo 4 lat rządu Prawa i Sprawiedliwości jeszcze wszystkich nie wycięto. Tak jest. No, to jest skandal. Drzewa wycinają, ale też sadzą. Ale premier sadzą. Mówi, że dużo będzie sadzą. Teraz sadził. Tak, sadzimy. No ale w tych wyprawach Platformy Obywatelskiej do faweli jest coś miłego i sympatycznego również. Reakcja Polaków, wyborców na te przyjazdy. Zobaczmy krótki materiał, bo politycy Platformy oprócz dobrego słowa, dobrej nowiny, Ewangelii wręcz, przywożą różne fanty, gifty. No, zobaczmy. Rozdawali wyborcze ulotki i lizaki. Złodzieje chodzą tutaj, lizaki rozdają. A do roboty, krzyknęła tam jedna z pań do Barbary Nowackiej i Bartosza Arłukowicza. Dlaczego Platforma rodaje Polakom lizaki? Już ci powiem, gorące pytanie. Bo za każdego lizaka danego Polakowi, jak oni dojdą do władzy, to odbiorą 2 lizaki. Rozumiem. I ta pani się znerwowała, bo ta pani już wie. Ja z kolei myślałem, że złośliwcy sugerowali, że oni chcą wycyckać Polskę. No tak się Polaków. Mówi, no tak, wycyckać. Nie, no nie Platforma, no co ty. 8 lat rządzili, to wiesz, lizaków zabrali, łopanie, nie? No. Ale co z tymi lizakami, bo to jednak jest, wiesz, to nowa jakość w kampanii. Jest jakaś była kiełbasa wyborcza, no, baloniki były, ulotki, obietnice, nie? A teraz są lizaki. No żeby było słodko. No tak, tylko że ten lizak, no co, no nie rozumiem głębi tego przekazu, wiesz, no w środku chyba, że jest lizak z niespodzianką. Lizak, a tam w środku miąższ. Albo jakieś psychotropowe rzeczy, że potem idziesz i głosujesz na Platformę. No inaczej ludzie się nie jedzą tych lizaków, no naprawdę. Wiesz, to dzieciom się czasem mówi, żeby nie brać lizaków od nieznajomego. A już dzieciom absolutnie nie dawać. Bo to skutki uboczne mogą być naprawdę różnie może solidne. Być. Czy lubimy jakieś słodko? Ale bez przesady. Bez przesady, tak. Chłopaki i dziewczyny z Platformy pojechały w Polskę do faweli, jak już powiedzieliśmy, no ale przy okazji chwaląc się tym w internetach. No i tam były te hashtagi tak zwane, nikt zdrowy na umyśle nie wie, o co to chodzi z tymi hashtagami i tymi wszystkimi tweetami. Na pewno wszyscy mieszkańcy Wągrowa patrzą najpierw na hashtag, te hashtagi, a potem dopiero... O, jest hashtag, to już wiemy, o co chodzi. Niemniej jednak odnotujmy tę imprezę. Bogdan Klich najpierw raczył odwiedzić jedno ze stoisk na jarmarku, zwrócił się do pani per pan, a później pokazał pewien hashtag. Zobaczmy. No, proszę pana. Proszę pani, co pani? No mówmy.
Podsumujmy znowu. Na hashtagu zamiast twój sztab, jak był miało twój być, szwab. Był twój szwab. Wszystko się zgadza. I teraz tak, tak. Znowu złośliwi, bo ja nie chcę być. Czy pytamy, czy twój sztab, czy twój szwab to inna tak. rzecz, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. Natomiast teraz tak. Twój szwab, no to wiadomo, Platforma, którą no tak. stronę patrzy i zerka, no to ten. No i teraz jest miszmasz tego aha. twój szwaba z LGBT, bo on do pani mówił, proszę pana. Wszystko się, ja do tego przecież wszyscy wiemy, że Bogdan Klich to chyba z psychiatra zwierzył. Tak. No to tu widzisz, to jakieś, wszystko jest jasne. Twój szwab, tak. po rozwalajmy. Też był taki hashtag. Był taki porozwalajmy i do pani mówi pan. Mm-hmm. I to jest ta nowoczesność. Ty nic nie rozumiesz, Marcin. No, no są hashtagi, przyznam się, że nie nadążam. Są hashtagi, są. Mówienie trans tam płciowe do pani z bazarku było. Ale ten naród nic nie rozumie. Naród podobno też chce. Ale żeby... jak ma naród rozumieć, jak ty, dziennikarz doświadczony, ja nie rozumiesz. Ja nie nadążam. Kwestii, ja nadążam tylko za jednym postulatem narodu. Dajcie, drodzy państwo, dajcie Polakom. Jest i nowoczesność, i Lizak, i transpłciowość, i wszystko. A niektórzy ale dalej wiesz nie co, rozumieją. Bo naród, mam wrażenie, bo hashtag to są takie kratki. Kratki. Ja myślę, że ten naród to chciałby, żeby... ten hashtag to trafił pewien tam. Pewien szwab. Pewien szwab. Pewien szwab. Pewni politycy, pewni no, przekręciarze. Szwab, taka program. Szwab plus z hashtagiem. Z hashtagiem. I wtedy za takim hashtagiem to można absolutnie wszystko. To nie, robić. To ja głosuję za takim hashtagiem. Za hashtagiem, tak? Tak, tak, tak. Czyli tam, żeby był hashtag, czyli były kraty i PO by było. I to wtedy rozumiem. Gdzieś tam. Jedźmy działa. Dalej, bo jak chłopaki wyjechali z Węgrowa, to pobiegli do TVN-u pochwalić się swoją wizytą. I Cezary Tomczyk, były rzecznik rządu, mówił tak o Węgrowie. Dzisiaj widzieliśmy panią premier Szydło, Szydło, która była w Węgrowcu i tam mieli ją witać, witali ją sami działacze PiS-u. Minister Kaleta nie dowierzał, no bo w tle to... śmiech chyba nawet ministra Kalety skąd. A, że sam siebie nagrał. Bardzo, to bardzo możliwe. Coś możliwe, że tak było. Tak, ale... bo Sebastian Kaleta wraca z mediów i nagrywa sam nagrywa siebie. Nagrywa sam siebie. To jest to, praszka, to uczysz się. Nowa potem, jakość nowa polskiej jakość. Prawicy. Tak? Ale młodzi są potrzebni w polityce. Tak, a Cezary Tomczyk też polityk młody, pomylił Węgrów z Węgrowcem. Ale to wszystko jedno. Ale Boże, w sumie. Się, przecież dla takiego Cezarego Tomczyka to wszystko jedno, czy to jest Wągrowiec, fawela jest czy fawela. Fawela jest fawela. Gdzieś, pojechaliśmy gdzieś... Czekajcie. Bo jakiś Indian tam. Na wieś pojechaliśmy, do Polski, Węgrowca tak. pojechaliśmy. Tak. I tam w tym Węgrowcu, no to było jak było. No. Tak. No to... Inna sprawa, że ja uważam, to jest wielki sukces, ale żeby czy się nie chwalić. Ale czy Tomczyk wie, dokąd jeździ w kampanii? Żadnego pojęcia nie ma. Ale czy to mu przeszkadza? Ale, też kompletnie nie. mu nie przeszkadza. No. Ważne, że tam biją PiS. I teraz wszystko jest jeszcze tak, na koniec naszej pierwszej części programu. Jak już Tomczyk pomyli Węgrów z Węgrowcem, a Rłukowicz pana Andrzeja spotka i wyśmieje. A PiS da zły podest dla Beaty Szydło. Tak, to są złośliwcy w internetach, którzy zaczepiają polityków i ich tam punktują trochę złośliwie, trochę czasem nerwowo, hejtują czasami. Hejtują, też. Nie ma co ukryć. Tak. Bartosz Arłukowicz na hejterów się oburzył, posłuchajmy. I oni wszyscy ci wzmożeni, patrioci, walczący, zaczęli atakować. Ja zacząłem sobie przeglądać tego Twittera. I oni wszyscy mają tak, albo w tym swoim awatarze, w tym obrazku, który opisuje, oczywiście oni mówią wszystko, bo oni odwagi nie mają podać imienia nazwiska. To mamy tak, albo takiego wilka z takimi oczami, to jest taki awatar jeden, drugi typ to musi być husaria, że jest husaria, no trzeci typ, to ewentualnie najbardziej lajtowy, to żołnierz wyklęty. Innych obrazków tam nie ma. I oni jadą. I oni jadą, powiedział Bartek Arłukowicz. I ta husaria niczym pod Kirchholmem, a ja nie, bo on nie lubi husarii. Ale dlaczego husaria hejtuje Arłukowicza? Ja to prawdy nie wiem, no. Bo przecież tak, wielki Polak, prawda? Wielki. Wybitny, wygrał agenta. Wygrał agenta. Wybitny również polityk, bo będąc SLD. Ministrem zdrowia prawie położył rząd Platformy. A jak był w SLD, to przecież punktował tę Platformę. To punktował tę Platformę, a potem już był przyjacielem, tak. ale od leków. Aha. Trzeba uważać z lekami, wiesz? Trzeba. Bo ja na przykład tak, ktoś, no nie wiem, no jesteś przeziębiony, bierzesz tam aspiryny, tak. na przykład za dużo weźmiesz tej aspiryny. Tak. Wszędzie widzisz husarzy. To prawda, husarzy, na szczęście leków w aptekach coraz mniej mamy. Coraz mniej dzięki rządowi władza. Aż mi spadł długopis od tych leków, no bo tak. ja właśnie nie biorę leków, bo ja się boję, że potem wyjdę i będę mówił o husarii. To prawda, poza tym wiesz, kto miał wilcze oczy, czy Arłukowicz naprawdę chce znaleźć... Na miejscu Arłukowicza nie poruszałbym jest tej taki kwestii. Profil, jak się wpisze Donald Tusk na Twitterze, to wilcze oczy widać, jak to powiedział Jarosław Kaczyński, bardzo dobrze.
zwolennicy, wszyscy ci tacy pokojowi zwolennicy nazywali, którzy nazywają nas debilami, wariatami, tak, i tak dalej, to co drugi ma tęczę w tle, tak, albo ma właśnie słoneczko, tam słoneczko z platformą, z platformę, albo wiewiórkę, drodzy co, państwo, co ją zabił, nie hejtujmy, nie hejtujmy, nie piszmy, nie, na tych internetach i uważajmy na leki, tak, kochanie, jest, leków uważajmy na szczęście w Polsce coraz mniej, problem coraz większy. My spotkamy się z państwem w drugiej części już za moment, po krótkiej przerwie, jak zwykle żegnając się miałczeniem. O, zamiałczał. Zamiałczał. Do zobaczenia za moment. Dzień dobry, druga odsłona magazynu bez spiny, bez zmian w składzie osobowym. Marcin Fijołek i Wojciech Biedroń oczywiście, jak zwykle. Nie tylko opozycja, drodzy państwo, ruszyła do wyborców. Nie tylko opozycja sobie żartuje. Nie tylko opozycja sobie żartuje, to prawda. W Katowicach odbył się kongres programowy, całkiem na poważnie, bez żartów, Prawa i Sprawiedliwości. Bez żartów. Chłopaki tam dyskutowali, panele się odbyły, pięknie wszystko było. Ale zanim to wszystko się odbyło, to pana premiera, który wrócił wtedy z Brukseli, bo zablokował Timmermansa jako dzielny husarz. I on na tym husarzu, na tym wilku, co opowiadał Arłukowicz, wrócił do Katowic. I tego wilka i tego pana premiera przywitała orkiestra. Zobaczmy to. Pytamy, co zagrała premierowi orkiestra. Wszyscy chyba słyszeli, że było to tradycyjne polskie. 100 lat, to premier tam chyba urodziny miał, czy coś, tak, w tym stylu. No w każdym razie to my też życzymy zaległe, ale życzymy. Tak jest, życzymy. Tylko co to orkiestra taka jakaś, mało ich tam było. Niemrawa, jakieś te górnicy tacy. Może ci Śląscy, ci górnicy należą do tego ruchu Autonomii Śląska. A widzisz, i dlatego temu premierowi tak... I grali Niemrawo. Tak. A? Ale premier był zadowolony. Premier generalnie tam... jest chyba zadowolony, wiesz? Ciągle jest zadowolony, tak, nasz premier. W tej Brukseli, nie? Był zadowolony i w Katowicach był zadowolony. Zablokował Timmermansa, co teraz ten Timmermans de facto będzie tym Timmermansem, co był dalej. Tak, tylko, że... i będziemy mieli Niemkę jako szefową komisji. Jak to będziemy mieli Niemkę? I Polska to chyba poprze tego Niemkę. Kto się sprzedadzą ten kraj, drodzy państwo? Drodzy państwo, premierowi orkiestra grała w najlepsze wzorce chyba takiego późnego Gierka. Bo Gierek, ale też Gierek bardzo lubił. No dobrze. I Polacy lubią Gierka. Sosnowiec, no tam to Zagłębiak bardziej, tak, był Gierek, tak, niż Ślązak. Zdecydowanie tak. Klikam sobie tutaj, kiedy pan premier miał urodziny. 20 czerwca miał urodziny. To rzeczywiście się zgadza. Że to niedawno. Niedawno. Tak, niedawno. 51. Tylko górnicy pamiętali w każdym razie. Tak, pamiętali. Bardzo się cieszymy, bardzo życzymy wszystkiego dobrego panu premierowi. Niech nam żyje lat 100. Zwłaszcza, że premierowi będzie potrzebna orkiestra po wyborach również. Taka, tak? Zgrana, mocna. A, w tę stronę. Ale żeby było dużo trąbek. Dużo trąbek. Dobrze. Na pewno premierowi potrzebna jest dużo siły też, bo mnóstwo ma zajęć, wizyt w Polsce i poza Polską także. I pan premier, kiedy wrócił z tej Brukseli do Katowic, to się podzielił szczerze swoim spostrzeżeniem kulinarnym. A jednak wolę być w Katowicach niż w Brukseli, muszę powiedzieć. No, tutaj więcej przyjaciół. I moich, i Polski. I żurek śląski lepszy od belgijskich frytek również. Jak nasz pan premier zażartuje, to żurek śląski lepszy od belgijskich frytek. Ale dlaczego premier woli żurek od frytek belgijskich? Bo go tu bardziej lubią. No tak, ale żurek i frytki nie mają barw partyjnych. No mają właśnie. Mają belgijskie frytki. Ja lubię, przyznam szczerze. Czyli na przykład, no tak, bo to jest też doskonały taki, wiesz, kryptonim. Mm-hmm. Czy na przykład ktoś ze służb, gdyby się w służby zajmowały platformą, a na pewno się nie zajmują, tak, to mówi, uwaga, uwaga, nie? Operacja belgijskie frytki. Mm-hmm. Co oznacza sprawdzenie oświadczeń majątkowych europosłów z platformy. Rozumiem. O, widzisz, na przykład coś takiego. Premier sobie wrócił, zjadł śląski żurek. Polepszyło mu się, ewidentnie mu się polepszyło. Oj tak. Tak. Poza tym taki żur to on jest trochę kwaśny. No to prawda. To ci, co go tam może w tym rządzie, nie wszyscy, a chociaż nie wszyscy, wszyscy lubią murem premiera. Za nim stoją. To prawda. Ale też taki pożywny, bo i kawałek, aha, kiełbasy wyborcze, jajeczko. I jajeczko jest. Można się jajeczkiem podzielić na przykład. Żur śląski. O. Ja to się dziwię, że pan premier mógł tak sobie też publicznie, na przykład przed wejściem na to, zjeść roladę, ja uważam, modrą kapustę. On powinien inaczej robić. Później może krupnioka
gdzieś tam w kuluarach. Nie po to mamy tych europosłów, Patryka Jakiego i innych, żeby oni tam w tej Brukseli nic nie robili. Prawda. Czyli tak, przyjeżdża premier, tak, i chce wejść tam do budynku na przykład Komisji Europejskiej albo do Parlamentu, tak, Europejskiego, to nie jest daleko, i stoi tam na przykład Patryk Jaki z takim wielkim garem, gar kuchnią żuru. Tak. I wtedy pan... dostaje taki ten talerzyk i ten żur je i mówi, no to teraz mogę w te belgijskie frytki wchodzić jak w dym. Dwa stoiska dalej, tak? Bielan z Waszczykowskim siedzą i dają krupnioki. Krupnioki dają, tak? Chociaż to Jadwiga Wiśniewska no tak, bardziej... Ale... A już za chwilę dalej właśnie pani Beata Szydło, pani, tak, premier, smaży klasycznego polskiego schabowego. Pięknie. I tam kapustę miesza właśnie pani Jadwiga Wiśniewska. Wszystko i jest zatem to jest polska zrobione. Kuchnia w Brukseli. Tak, polska kuchnia w Brukseli, aż zapachniało, drodzy aż państwo. Czało, tak, niczym na tym grillu, tak, tak jest. Wróćmy do Katowic. Wróćmy do Katowic, bo tam przywitali się z państwem nie tylko premier Morawiecki, ale także liderzy partii no, koalicyjnych do Prawa i Sprawiedliwości, sojuszniczych, czyli satelickich. Zostając przy tych, przy kulinariach, przystawki. Tak. I Zbigniew Ziobro... Nie przystawki? Nie, przystawki. Przystawki. Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin mówili o dziwo zgodnie o wietrze, który wieje bardzo mocno w Katowicach. Wiatry historii, jeśli można tak powiedzieć, tutaj zawiały i rozpoczęły te zmiany w Polsce. Nie wiem, czy ktoś z państwa pamięta tytuł piosenki, którą przywołałem 4 lata temu tutaj w Katowicach. Wind of change, tak jest, wind of change, wiatr zmian. Wtedy czuć już było wiatr zmian. No i co? Nieźle powiało. No i Ziobro i Gowin... Oj, jak wicepremier Gowin mówi, że wie skąd wieje wiatr, to, wie, to ja mówi. Wiem, że on to... Ja 4 lata, ja myślę, że on już troszkę wcześniej wyczuwał. Gdzie te pierwsze historii... Pierwsze takie strumienie jeszcze delikatne. Tak, tak, ale on już wtedy wiedział. Jak taki, wiesz, bocian, który musi mieć dobre loty. O, do... on ma te skrzydła, bo widzisz, Kośniak-Kamysz mówi, że jak się ma za szerokie skrzydła, to one się łamią, nie? A pan premier Gowin te skrzydła ma bardzo... Dobrze, ale skąd wieje wiatr zmian? Nie z Katowic, znaczy nie. Z Katowic. Z Katowic wtedy wie, z tego do... No jeszcze wiesz, Wind of Change, jak mówił pan Gowin, to piosenka Skorpionów. Skorpionów, niemieckiego zespołu. Tak, ale w lipcu ten niemiecki zespół przyjeżdża do Polski. Przypadek? Przypadek nie sądzę. Złośliwi mówią, że Schetyna tylko tam może sobie pośpiewać o tym Wind of Change. Zasadniczo tak. Znaczy, tylko żeby też za głośno nie śpiewał. Aha. Bo jak za głośno będzie śpiewać, to mógłby... Też nie tak. No też nie tak. Dobrze, drodzy państwo, wróćmy do kampanii wyborczej polskiej i do polityków Platformy. Piękny filmik, myślę, że taką nową inspirację, nową jakość, jeśli chodzi o kampanię, zaprezentowała pani z Platformy Obywatelskiej na filmiku z mieszkańcami, jakże entuzjastycznie nastawionymi do... A zresztą, zobaczmy. Polsko, da się! Mówiłaś, Wojtku, o skrzydłach. O skrzydłach. Oj, to ta pani to może się wznieść wysoko. Oj, wysoko. Tak, to prawda. No ale ja nie wiem, no nie podzielam tej estetyki modowej, ale nie znam Dlaczego? Się na modzie. Bardzo ładna, taka na żabę, nie? Taka żabka. Tak, ale ja też zwracam uwagę na te piękne entuzjazm w tle tych ludzi. Tak. Takie... No ja tacy już upodleni, już ledwie żywi, nie? Zgonieni. Od tego reżimu, tak. Bo oni by mieli entuzjazm. Ale PiS zabiera. Ale PiS zabiera ten entuzjazm i tak wszyscy... Ale ja chciałbym zapytać w ramach naszych gorących pytań, czy Platforma odkryła tym samym klucz do wygranej, tak, jesienią, tymi strojami, tak, tym entuzjazmem. I wobec sobie w takiej sukience Arłukowicza. Nawet nie, tak, tylko te takie wiszące tutaj na falbany, na te falbany takie, tak. I on tam macha. Macha. Ja uważam, że tam jest błąd. Oni się powinni wziąć za ręce i jeszcze w takim kółeczku pośpiewać i potańczyć. Po tych lekach i żurze. Po tych lekach i po tych belgijskich frytkach. Mm-hmm. Po żurze. Po żurze to by oni się normalnie zachowywali, mieliby husarię tam, skrzydła i by I wilcze byli oczy. Wilcze oczy. No, no tak, pani z Platformy pokazała się na tle. Pokazała się. Pokazała tak. się. Oj tak, jesteśmy pod wrażeniem, prosimy o więcej tego, tak, żuru i tego wszystkiego, co się tam działo. No ale chłopaki z Platformy pojechali też do większych miejscowości, jak Łódź. No i powstało pytanie, jak tę Łódź napisać? No bo przez jakie U się to pisze, Platforma chyba do końca nie wie. Zobaczmy. Borys Budka, cytowany przez Platformę. Są z nami samorządowcy, bo miasto Łódź jest symbolem tej dobrej współpracy. Łódź, Platforma i chłopaki z Platformy napisali przez U otwarte, zwykłe. Pytanie teraz nasze gorące, przez jakie U
Łódź się powinna napisać. Nie, no skoro tam... Platforma Obywatelska napisała przez U tak. otwarte, no to chyba tak oczywiste, że tak powinno zostać. Inna sprawa, że ale jaka ortografia, taka współpraca, nie? Okay. Ale... Jaka ortografia, taka partia. Ale my nie, odchodzimy od tych słowników, od tej polskości, jakieś słowniki, jakieś coś. Będzie nowa Polska. Aha. Gdzie będzie Łódź przez U otwarte? Ja myślę, to też jest dobry symbol, bo to jednak odejście od tej poprawności politycznej. Ale oczywiście, że co prawda na razie na poziomie poprawności polszczyzny, no ale przecież od czegoś trzeba zacząć. Do takiej poprawności przedgimnazjalnej jeszcze ciągle. Złośliwi tak, znowu tak. powiedzieli, że to i tak fajnie, że to dzi było napisane jak trzeba, bo mogło być Łódź albo Łódź po prostu. Łódź. Może oni nie lubią Łodzi po prostu. Ale tam Hanna Zdanowska rządzi, pierwszej turze wygrała. 70 ponad procent. No to przecież powinni kochać tę Łódź. Tak, Łódź. Byleby tutaj na tej Łódzce nie odpłynęli gdzieś daleko, tak. bo mówi się o tym, że to powoli koniec Łodzi z Chetyny. Jak to przegra tak? te wybory, to aha. odpłynie. Łódź jak odpłynie. Żółta Łódź podwodna pójdzie w na to co mu zostanie? To chyba nawet już Wrocek mu nie zostanie. Zamiast, bo tam zamiast Wind of Change będzie śpiewanie o Yellow Submarine. Yellow Submarine. Tylko jak oni, czy oni go w, czym w Szwecji azyl dadzą? Wiesz? Nie wiemy. No, Yellow Submarine Platformy jeszcze płynie jak trzeba. Natomiast zmieniając temat opozycji na rządzą, prezydent Andrzej Duda przyjął w swoim pałacu, w swoim gmachu, w swoich zakamarkach nietypowego, nieoczekiwanego gościa, czym obaj panowie pochwalili się w internetach. Pozdrawiamy z Pałacu Prezydenckiego. Poważne, owocne rozmowy o Polsce z panem prezydentem. W wielu kwestiach mieliśmy bardzo podobne zdania. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Pozdrawiamy wszystkich Polaków. Trzymajcie się. Pytamy, coś takie za dobre humory mieli. Bo wiesz, za czym lobbuje od początku no tej kadencji Piotr Liroy Mazurek. A i pan prezydent lubi zapalić papierosa. Podobno także... rzucił. Rzucił już, rzucił, tak? Od roku, czy znowu nie pali. Jakiś fakt, bo zrobi zdjęcia. Gdzieś że gdzieś tam pali na zapleczu. No ale ja nie podejmuję się ocenić, czy panowie coś tam sobie przypalili nie, przed spotkaniem. Nie. Rozmawiali po prostu o ważnych kwestiach i po prostu są w doskonałych humorach teraz. Ale zadajmy to pytanie, bo może Liroy nagra płytę z prezydentem Andrzejem Dudą. Tak. Liroy dawno niczego nie nagrał. Dawno nie nagrał. Pan prezydent to tak też chciałby chyba się czymś pokazać w końcu. No, mocnym. Faktycznie, no. Taka płyta, jeśli, wiesz. Duda, to się uda, nie? Zatrzęść zadem, będą cuda, na przykład. Piękne, taki na przykład. Ja taki myślałem o bardziej takich, wiesz, ostrych rymach, jak no, z czego zasłynął Piotrek. No, tak. Będę cię, ale on tam śpiewał, że na tylnym siedzeniu samochodu. Tak, twoja córka. Nie, to nie chyba. Pod stołem, w ławce szkolnej. Straszne są te piosenki tego Liroya. Prawda? Ale to nie Liroy. Nie, to był Liroy. Tak. A to jest Piotr Marzec. Tak. Pan czyli jakby, poseł. Czyli, takie, no, czyli będą patriotyczne piosenki o Piłsudskim. Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Dobrze. Złośliwi internauci pokazali mema z taką no, pierwszą słowniczkową próbką nowej piosenki. Zobaczmy. Na kanwie scyzoryk jest Maliniak. Na niego wołają. Ludzie spoza mego miasta pewnie oni rację mają. Bo ja jestem z Kielc. Tak no pan prezydent z Krakowa. Z Krakowa jest tak, tak. Nie wiem jak się mówi na mieszkańców Krakowa. Nie scyzoryki. No nie scyzoryki. Lajkoniki? Lajkonik, tak na mnie wołają. No tak, ludzie spoza mego miasta, czyli Liroy z Kielc, pewnie oni rację mają. No bo z tym Maliniakiem, no to złośliwcy znowu. A nie, to ja, jest, ja, to jest hańba. Ja dlatego ja to przemilczam celowo, twoją prowokację, bo to, rozumiesz, to jest prowokacja oczywiście polityczna. Ja uważam, że pan prezydent nie ma nic wspólnego z Maliniakiem. Nic. Co najwyżej maliny. Koszyk malin. Zbierać maliny. W malinowym chruśniaku. Malinowy chruśniak. Drodzy państwo, zaczęliśmy tę część od premiera i skończymy tę część na premierze Mateuszu Morawieckim, bo pan premier oprócz wizyty w Katowicach, albo przynajmniej gdzieś może przy okazji wizyty na Śląsku, no zajrzał do kopalni. Co prawda kopalni w Lubinie, chyba gdzieś tam przy KGHM-ie, ale wyglądało to naprawdę uroczo. Zobaczmy. Ma
materiał Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, oficjalny materiał. Materiał. Ja nie wiem, czy jak pan premier na przykład tam był pokazany w tym kasku ochronnym, to później też wchodził za te maszyny, które pokazano i sam wydobywał ten węgiel. Nie puszczali go tam do tego. Ale ja bym chciał tę maszynę uruchomić, co ten kwarc. To nie kwarc, tylko węgiel brunatny. No mówię, że ten węgiel czarny, to bym tam chciał, żeby on tam fedrowała. Gdzie on się dokopał, ten nasz premier tam? Gdzie się dokopał? Ja chciałbym zadać inne pytanie, do czego służą kopalnie w Polsce? Bo wiesz, mówi się o tym, że kopalnie trzeba powoli wygaszać, zamykać, że trzeba postawić na fotowoltaikę. Platforma mówi, żeby cały ten węgiel zasypać. Tak, i wydobywać trawki fajne. Ale że na atom trzeba stawiać, to jest wszystko generalnie tam prawdziwe. No że tak, to, tak. Natomiast ja sobie nie wyobrażam zamknięcia kopalni, żeby żaden premier nie mógł zjechać sobie i pokazać się takim kasku. No to są kopalnie w Polsce. Oczywiście. I odpowiedziałeś na swoje pytanie, do lansu, do patriotycznego, propaństwowego. Propaństwowego sygnału dla społeczeństwa, że to ważne. To ważne. To jest, i że premier jest osobiście ważna, wydobywał będzie sam węgiel. Sam jeden wydobywa. Tak. Pięknie. Ta muzyczka w tle też była. Ale był tam taki zgrzyt. Nie wiem, czy ty zwróciłeś na to uwagę. W pewnym momencie jeden z pracowników obsługujących, jak rozumiem, maszynę, czy tam szef zmiany w tym korytarzu, nie podał najpierw ręki premierowi, tylko jakiemuś sztygarowi tam ważniejszemu. Podobno już nie pracuje w tej nie kopalni. Pracuje już tak, tam. Już. Drugiego, kolejnego dnia nie przyszedł do pracy. Kończymy, drodzy państwo, drugą Komu naszych cię rękę podawać. Tak jest, magazynu Bez Spiny. Za chwilę trzecia część naszego programu. Jak zwykle węgielny, kopalniany kotek miauczy. Dzwonimy, zobaczymy się po krótkiej przerwie, za krótką chwilę. Lecimy, drodzy państwo, dalej. Trzecie okrążenie naszego magazynu Bez Spiny. Wojciech Biedroń. Marcin Fiołek. Tak jest, skład niezmienny. Szanowni państwo, zerkamy sobie na te wszystkie przepychanki na opozycji. Kto kogo, z kim, jak. A może będzie tak, że Miro, Rycho i Zbycho wrócą do polityki. Czyli niezmienni. Tak, bo oni są trochę zapomnieni. O, zakurzeni. Ale jednak wiesz co, potencjał niezmienny. Ja obrzydliwą anegdotę usłyszałem. Kolega mi ją wziął i napisał i wysłał Twitterem, wiesz, że podobno stoi Grupiński. To na pewno kłamstwo jest, od razu chcę powiedzieć. Koło niego stoi Miro Drzewiecki, były minister sportu. I podobno mówi do niego: słuchaj, Rafał, tu brzydkie słowo, ja już od roku na oparach jadę, ty musisz z Grześkiem porozmawiać. No i zobaczmy co w związku z takimi rozmowami, oczywiście to jest nieprawdziwa rozmowa, którą Wojtek przekazał, ale zobaczmy newsa na portalu w polityce.pl przekazanego. Czy Mirosław Drzewiecki wróci do polityki? Nieoficjalne źródła PAP-u mówią, że znalazł się na liście potencjalnych kandydatów Platformy do parlamentu. Tyle było tych gadek o nowej platformie, o nowym pokoleniu, a może by tak rzeczywiście wrócić do korzeni. Co to, Zbyszek Chlebowski by nie nadał się? Gorszy od tej pomaski, źle się pocił na tych konferencjach prasowych. Zatem na tym zdjęciu, które państwo przed chwilą widzieli, Drzewiecki wśród tych dobrych win siedział sobie. To jednak była dobra polityka. Ale jakościowo że inna. No teraz wiesz, te wszystkie... Nie wiem, no. A pamiętasz, czy Miro, Rycho i Zbycho to gadali o tych LGBT, o tych dziwadłach, o tych biedroniach? Tam uczciwe spotkanie. Uczciwe spotkania. Na cmentarzu, nagrane wieczorkie. Niektóre nie nagrane wieczorkiem. I tam se dogadali deala. Parę złotych. A taki na przykład Stach Gawłowski, nie? Gadają ci prokuratorzy, że na jakieś pieniądze na stacji benzynowej 100 tysięcy brał, że jakiś apartament w Chorwacji. A dajże spotkanie. To było jądro Platformy uczciwej. Komu to przeszkadzało? Oczywiście, że tak. Jeszcze znowu kolejni przypominają, że wtedy po aferze no to Schetyna to wyleciał z rządu. No wyleciał, no to przesunięty został. Aha, może tak dobrze. Było. Przesunięty na też, jakiś czas. Przesunięty oczywiście. Też został aktualny do niedawna wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, pan Stanisławek Andrzej. Pan senator już nie jest wiceministrem po takiej wypowiedzi. Taka myśl przychodzi mi do głowy, że może trzeba skorzystać z rozwiązań studenckich. Nie wiem, czy jest jeszcze na to szansa, ale może uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły, mogą poszukać odpowiedniej za granicą. No bo wiesz, Wojtku, jest problem z tymi szkołami. Miejsc trochę nie ma, bo dwa roczniki, ta reforma jest jak jest, samorządy robią co robią, wiadomo, bajzel totalny. Kompletny. No i pytają pana ministra od nauki i szkolnictwa wyższego, co prawda, ale jednak pytają, co tu zrobić. No i pan minister mówi, no w sumie niech se jadą za granicę. Ale oczywiście niech se jadą. Co w tym było złego? Moim zdaniem nic, mało tego. To pan wiceminister, były już wiceminister, dzięki Bogu, ale dał lekcję również Prawu i Sprawiedliwości, jak się przegrywa wybory. Aha.
Aha. Wychodzisz, mówisz taką rzecz i mogły być z tego dużo większe kłopoty niż pan, już nie zapamiętałem i już nie zapamiętam tego nazwiska zapewne, który sobie takie rzeczy powiedział. Z drugiej strony, oczywiście, że uciekają. Ale przed PiS, za granicę, bo dlatego pytamy, czy młodzi uciekną i dlatego jest głęboka, ten wiceminister, on już daje sygnały. Słuchajcie, pakujcie się te dzieciaki, pakujcie to wszystko, uciekajcie. Na przykład taka córka Ewy Kopacz mówiła, że do Kanady wyjedzie, jak PiS wygra. Nie wyjechała. PiS tu czwarty rok rządzi, a ona siedzi w naszym kraju. Bardzo dobrze, że siedzi. Ale na szczęście mama wyjechała do Brukseli. No, wszystko się zgadza. I w porządku. Bilans zysków, się zbilansowało, jest okay. W porządku. Tak. Kto wyjedzie, jeśli PiS wygra wybory znowu jesienią, to się okaże. Na pewno wyjedzie z dużej polityki Robert Biedroń, też do Brukseli. Adrian Zandberg nie poskąpił mu złośliwości. Bo dzięki temu, że Robert Biedroń jest poobijany, już jest świadom tego, że nie zostanie królem dżungli w ciągu najbliższych 24 godzin. Dzięki temu, że Razem też dostało po plecach. Dzięki temu, że SLD no, jest świadome, że dla nich jakimś takim szklanym sufitem jest 5%, którego sami nie przekroczą. Ta sytuacja jest o tyle dobra, że daje szansę, że nikomu nie uderzy sodówka do głowy. Nie wiem, czy stodówka uderzy do głowy, czy nie, ale mnie to określenie Roberta Biedronia jako króla dżungli fascynuje. Dlaczego zdaniem Zandberga Biedroń nie jest już królem dżungli, pytam? Dlatego, że Zandberg jest, nie wiem, czy oglądałeś taką bajkę Król Lew. Teraz do kin wchodzi. Będzie wchodzić do kin, to już będzie taka bardziej filmowa, mniej rysunkowa. I tam jest taka postać, takiego jakby szamana. Tak. W tym Królu Lwie. Taki orangutan gra tego szamana. Jak tak patrzę i słucham pana Zandberga, ewidentne podobieństwo do roli w Królu Lwie, czyli takiego właśnie tutaj. Aha, prawda, tego. Ja myślałem, że Biedroń... powiesz, że on jest skazą z tego filmu. Nie. To Biedroń jest skazą. Okej. Okay. Taki, wiesz, tu się czaił, tutaj ten, a tu przegrał, no bo jak miał z Królem Lwem, a wiadomo, że Król Lew jest tylko jeden, Włodzimierz Czarzasty. No okej. Okay. Już grzywy może nie ma, ale ciągle siła jest. A jak tak widzisz nasze gorące pytanie na tym pięknym pasku, dlaczego Biedroń nie jest już królem dżungli, to nie chciałbyś aspirować? Jednak to jest fajna fucha, król dżungli. Biedroń się zgadza, nazwisko się zgadza. Wiesz. Król wiesz co, dżungli. Nie, wiesz co, nie. Wiesz, czasem mówią na mnie hiena, oczywiście. Tak. Sknajacko dziennikarska hiena, ale jednak wolę to swoje tam. Poletko. Rozumiem. Tak. Hieny dziennikarskie zaczepiły też pana marszałka Terleckiego, robiąc mu zdjęcie gdzieś na jakimś spotkaniu w Sejmie z jakimiś tam lobbystami, sugerując jakieś złe rzeczy. No i dorwali pana marszałka w kuluarach w katowickiego szczytu i pan marszałek im się odwinął, ale to zobaczmy. To śmieszne, jakiś śmieszny dziennikarz, który mi się wydaje, że dziennikarzem śledczym, zrobił zdjęcie spotkania, jakieś spotkanie z dziesiątki w Sejmie. To nie ma nic wspólnego z przygotowaniem ustaw. Żadna tego typu ustawa nie jest procedowana. Także to nie ma nic wspólnego z lobbyingiem. Trzeba używać tych słów, używać w znaczeniu takim, jakim powinno się używać. Jakiś śmieszny dziennikarz. Czyli kilkadziesiąt spotkań z lobbyingiem nie jest lobbyingiem. No tak, ale pytamy, czy Ryszard Terlecki lubi dziennikarzy, to po pierwsze. Prawdziwych lubi. Prawdziwych ale lubi. Tych śmiesznych, co udają, to nie lubi. Pytają, czy tam jak się ktoś z papierosami... Ale co to w ogóle za pytanie do marszałka Sejmu, że się spotyka, do wicemarszałka Sejmu, że się spotyka z lobbystami, jakie to ma znaczenie? Tak. No? Przecież ani ustawy żadnej nie co robimy. Co prawda znaczenia nie ma to żadnego, ale prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński list napisał ostry. Aha. Że nie, to przepraszam, zapomniałem. No to właśnie. Ma olbrzymie znaczenie. Zwrócił uwagę pan spotkanie. Prezes, tak. Żeby to wszystko było po Bożemu, zgodnie z prawem. Ruki paszwam i żadnych tam wyskoków, bo jest kampania. Czyli już ten dziennikarz, co to ujawnił, już nie to jest nie jest śmieszny. Znaczy, to tutaj trwają pewne dyskusje. Dyskusje trwają, rozumiem. Tak. Znaczy, generalnie spotykajcie się, tylko tak jak to robi APO. No, na stacjach benzynowych. W Chorwacji. Na cmentarzach, wieczorem, przy śmietniku. Gazetę rozwalcie. W sobie i przyjaciołach. A i nie tak w Sejmie. W Sejmie przy się spotykają przy kamerach. Daj, a potem się dziwić, że jest awantura. Amatorzy. No. Jak będzie wyglądał, ale jak wróci państwo... Miro, Rycho i Zbycho, to im zrobią takie kursy. Okay. Takie szkolenie. Jak CBA robi zawsze kursy, tak Miro zrobi kursy, żeby na cmentarzach. Komisja od kursów, jak przyjmować, no tam. Pięknie. Szanowni państwo, czy komisja zrobi też kurs Rafałowi Trzaskowskiemu ze spełniania obietnic wyborczych? Nie wiemy, ale chyba kurs by się przydał, bo pan prezydent Warszawy w kampanii obiecał
obiecał, że plac bankowy będzie wyglądał na zielono. O właśnie, widzimy to. Po lewej stronie obietnica z roku 2018. Pełno zieleni, jakiś skwerek, piękny skwer, parking podziemny i tak dalej. No a potem wybory się odbyły, pan Rafał wygrał wybory w Cuglach. No i rzeczywistość wygląda tak, że za 900 tysięcy złotych, napisała stołeczna Gazeta Wyborcza, postawili chłopaki leżaki na placu bankowym. Będzie i można... takie z dykty i z takich, tak, ze sklejki tam już. Będzie można poleżeć, poleżeć wśród tego smogu. Poleżeć. Wśród tych aut, których na placu bankowym przecież nie brakuje. Ta. Warszawa będzie mogła wypocząć. Nareszcie. Na leżakach. Na leżakach. Za milion złotych prawie. Jest na sali CBA. Nie, nie. Generalnie ja uważam, że to jest wspaniały. Jest już w końcu. Jest ekologicznie. Prawda? Bo ta, jednak ta sklejka, dykta, te panele. Boże jeziorko drewniane. Czerniakowskie pójdzie pod beton. No, no to... ale przepraszam cię bardzo. Żeby zrobić tę dyktę za milion na placu tym bankowym, tak? Dobrze, trzeba mówię, zarobić to deweloperzy. Deweloperzy. Tak. Deweloper zasypie to jeziorko, tam tę trawę, to wszystko, tak, pobuduje betonowisko i będzie w porządku. Miał być też jakiś skwerek, ale... przy Pałacu Kultury, zielono też nie będzie. Nie, nie, ale po co? Beton. 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 Beton jest nasz, warszawski, i bruk i... Poza tym wiesz, tak, złośliwi też znowu mówią, że Rafał Trzaskowski robi ten beton, bo ma betonowy elektorat w Warszawie, który zagłosuje na, no, Platformę zawsze, nawet, tak, jak zabetonują, tak, im zabetonują każdy park. Tak, nawet jak wszystkie parki zaorają i tak dalej, włącznie z łazienkami, no to będzie to miało głęboki polityczny sens. I przynajmniej pisiory nie będą rządziły. I już, i spokój. I spokój. Tak. Dobrze, jest, drodzy państwo. Kolejna... Głosujcie na Rafała Trzaskowskiego dalej, drodzy państwo. Tak jest. Drodzy państwo, teraz przenosimy się do Polskiego Radia, gdzie odbył się bardzo ciekawy wywiad. Zobaczmy, jak ten wywiad wyglądał na krótkim streszczeniu twitterowym. Gościem profesora Zdzisława Krasnodębskiego, a więc polityka Prawa i Sprawiedliwości, była Beata Szydło, również polityk Prawa i Sprawiedliwości. Premier podkreśliła, że Polacy coraz bardziej interesują się tym, co dzieje się w Unii, rozumieją i zdają sobie sprawę, że decyzje, które zapadają w parlamencie, mają wpływ na ich życie. Oczywiście wypowiedź pani premier jak zwykle celna w punkt, w sedno tarczy i tak dalej, tak, ale mnie fascynuje jednak format tej rozmowy, że pan profesor Krasnodębski, tak, polityk Prawa i Sprawiedliwości, tak, rozmawia z wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Beatą Szydło. Absolutnie. I pytanie, naturalna sprawa. Czy dziennikarze są w ogóle potrzebni politykom? Oczywiście, że nie są. Po co ci, że teraz już w dobie Twittera, mediów elektronicznych, wiesz, dawniej to polityk się spotykał z dziennikarzem, wiesz, mam taką informację, może byście coś sprawdzili, tego, a dzisiaj po co? Wrzucasz na Twittera, aha, sprawdźcie se, co tam se macie, a do studia, w końcu jest jakiś wysoki poziom, jest to w publicznym radiu. W końcu Rada Mediów Narodowych stanęła na wysokości. Ale oczywiście zadania. Nie będzie, że dziennikarz zadawał głupie pytania, atakował polityk. Bez spiny poprowadzą też, nie wiem, no pani poseł Lichocka z panem posłem Czabańskim na przykład. Ja to widzę. Dajmy sobie spokój z tymi dziennikarzami. Albo po prostu, albo Agnieszka Pomaska i Grzegorz Schetyna. Tak, to po jesieni. I to jest coś normalnego. Tak, no. Zamiast tej olejni, która tam czasami Schetynę wkurza w tym TVN-ie, popatrz, niech takiemu politykowi, wiesz, i tak już płacisz, nie? Płacisz, bo społeczeństwo pani płaci, pan płaci społeczeństwo. A tak i tak, i już masz w jednej pensji, masz dziennikarza, dziennikarza, polityka, gawędziarza często i tak dalej, albo wariata, tak, i już. Dobrze, czyli to jest dobry wzór. Ale oczy jak najlepszy w ogóle. Pięknie. Bo i dlatego dobrze, że Polskie Radio Państwowe te nowe, wspaniałe, piękne wzorce wprowadza. Nowy, wspaniały świat, ta, drodzy państwo, być może kiedyś bez spiny również nas zastąpią politycy. Ta, bo daj Boże takie, zresztą. Dobrze, w końcu będzie przynajmniej coś dowcipnego. W końcu, nie? Będzie śmiesznie. No, śmiesznie, tak, będzie, śmiesznie, tak, też chyba miało być za sprawą Lecha Wałęsy. Były prezydent pochwalił się na Twitterze, w mediach społecznościowych, no, taką uroczą kartką, listem, jaki otrzymał od pewnego Kuby lat 7. Zobaczmy, jak to wyglądało w praktyce. Super kartka pocztowa znaleziona dzisiaj w skrzynce na listy, napisał pan prezydent. Zapraszam do biura w Gdańsku na krótkie spotkanie. I na tej kartce jest tak: szanowny panie prezydencie, dziękujemy panu za odwagę, determinację, zaangażowanie, upór, zawziętość, stanowczość, bezkompromisowość w postanowieniach i walce o wolność Polaków. Gratulujemy. Kuba lat 7. Potem tam jeszcze Malwina lat 16 oraz rodzice Magda i Artur, ale Kuba lat 7 z tym takim orzełkiem, tak, namalowanym, orzełkiem, takim kurczakiem, w koronie namalowanym.
zamalowanym przy podpisie Kuba lat 7. I teraz pytanie, czy ten Kuba lat 7 zna te wszystkie słowa jak bezkompromisowość? Oczywiście, że zna. I posługuje się nimi w piaskownicy na placu zabaw. Kto pisze listy do Lecha Wałęsy? No Kuba 7. Siedmiolatki siedzą w tej piaskownicy przy wakacjach. Poczekaj Marcin, bo ja zaczynam wyczuwać coś bardzo nieprzyjemnego. Sugerujesz, że ktoś usiadł, dorosła osoba napisała temu list? Kubie kartkę, i ten Kuba się Kuba tylko przepisał kurczaka, i kurczaka narysował. Czyli tak jak listy na przykład do Gazety Wyborczej, nie? Ktoś albo listy na przykład do Czesława Kiszczaka były. Czesława Kiszczaka. No też... akurat te listy z Czesławem Kiszczakiem to akurat Lech Wałęsa dość dobrze zna. Ja też złośliwi mówili, że tam Lech Wałęsa wszystko podpisuje, jak leci tę kartkę. Gdzie? Też podpisał. W życiu Lech Wałęsa, tam Lech Wałęsa podpisywał. Dobrze. Jak mu wypłacali z Lotto, tam wtedy z Toto Lotka. Goni nasz czas. Wszystkim życzymy oczywiście wygrania i w Lotto. Zobaczmy jeszcze przesłuchanie. Zatem relacje z przesłuchania na trakcie podkomisji smoleńskiej. Antoni Macierewicz przesłuchiwał niektórych posłów Platformy. Poprosiłem zgodnie z artykułem 136 ust. 1 ustawy prawo lotnicze o legitymację uprawniającą do przeprowadzenia czynności w ramach działania podkomisji do spraw zbadania wypadków lotniczych. Pan poseł Macierewicz wstał, podszedł do szafy, wyjął plik druczków legitymacji, po czym wypisał sobie i mi ją okazał. Wyraziłem swoje zdumienie. W odpowiedzi usłyszałem, że proszę bardzo, ale ja tę legitymację posiadam od 2 lat. No pięknie, piękna relacja. Czy można, to naprawdę bardzo dobra relacja, czy można lepiej o tym powiedzieć, nie wiem. Wstał, otworzył szafę, wziął pliki, wypisał sobie legitymację i powiedział, że ma to od 2 lat. Ma to od 2 lat. Poza tym, no ja nie wiem, nie wiem. Mógł wyciągnąć na przykład jakieś elektrowstrząsy z tej szafy. Może będzie weryfikacja posłów Platformy, przecież taka komisja już była kiedyś weryfikacyjna. O, zweryfikujmy. My też zweryfikujmy. Tak jest. Na koniec, drodzy państwo, krótkie nagranie, nie z polskiej telewizji, ale gruzińskiej. I zobaczmy. Ты подзаборная. Ты собачий. Такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты вонючий оккупант. To pan Georgi Gabunia, dziennikarz gruziński, bluzgał na antenie Putina, że tam jego matkę to on będzie z nią, ale ona nie żyje, więc to dobrze. Że Putin to w życiu takiej kreatury nie widział. Piękne to było. Ja myślę, czy to nie jest taki dobry trop dla polskich mediów. Nie bawić się w te analizy, komentarze, tylko wiesz, wiadomości 19.30, Schetyna i Tusk to kawał i jadą, nie? A potem wiesz, fakty. Piękną polszczyzną i tak dalej. A potem wiesz, a w faktach. Beata premier, Szydło. Na początek będzie grzecznie. Premier Beata Szydło. To kawał, owaka i inna. Bo jak to są wzorce. To są wzorce i godne. Znowu nie potrzebujesz dziennikarzy. Tak. Znowu. Mam wrażenie, że w ogóle dziennikarzy nikt nie potrzebuje. To odetchnąłem. Odetchnęliśmy. Bo bałem się, że będziesz bronił branży, wiesz. Nie. Kastowość to nie my. Kastowość odrzucamy. Tak jest, drodzy państwo. Odrzucamy też i kończymy kolejną odsłonę naszego magazynu Bez Spiny. Wrócimy, obiecuję, za tydzień. Chyba że politycy nas tutaj będą zastępować, ale może jeszcze nie za tydzień. Żegnamy się jak zwykle. Marcin Fiołek i Wojciech Bielan. I nasze miauczęco dzwoniące pożegnanie. Do zobaczenia za tydzień.